Dzień dobry Państwu. Ja po pierwsze dostałem takie zadanie, żeby powiedzieć wykład przy rodzinie z pacjentem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mój wykład będzie trochę mniej naukowy, a bardziej intuicyjny, ale jeszcze wczoraj czy przedwczoraj dostałem zadanie, żeby przynajmniej zasygnalizować dwa tematy, które znikły z dzisiejszego spotkania czy konferencji w związku z tym, że nie mieli szansy dojechać pani Joanna Krupska i pan Paweł Woliński ze Związku Dużych Rodzin. W związku z tym chciałbym dosłownie zasygnalizować dwa tematy. Jeden, samorząd przyjazny rodzinie i tutaj po prostu taka naprawdę skrótowa zupełnie informacja, porządkująca powiedzmy sytuację, w jakiej jesteśmy w tej chwili. W 2012 roku obok czy pod patronatem Związku Dużych Rodzin powstało Forum Samorządowe na Rzecz Dużych Rodzin, które zrzesza obecnie 27 samorządów różnych szczebli, od gminy aż do dużych miast. Taką gminą od początku, która tam przoduje, to jest Żabia Wola, taka mała miejscowość koło Grodziska Mazowieckiego, a duże miasta to na przykład Lublin. Także i oczywiście jest zaproszenie i miejsce dla następnych samorządów. To jest nieformalne porozumienie samorządów. Zaczęło się od tych, które wprowadziły w swoich gminach karty dużych rodzin, no i chcą rozszerzać tę działalność, wymieniać się doświadczeniami. To forum samorządowe działa pod patronatem Związku Dużych Rodzin, a w zasadzie no, poświęcone jest przede wszystkim wymianie dobrych praktyk, ponieważ można powiedzieć, że zaczęło się od karty dużej rodziny, o tym zresztą już w poprzedniej sesji Państwo mówili, a tutaj tylko tak porządkująco. Pierwsza karta dużej rodziny to Wrocław 2005 rok, następnie Grodzisk Mazowiecki i kolejne. W tej chwili tych kart dużej rodziny już nawet nikt nie jest w stanie do końca policzyć, ale prawdopodobnie jest ich samorządowych. Kart dużej rodziny jest około 200. Różne są rozwiązania, które są do nich przypisane. Niektóre są zorientowane na wszystkie rodziny duże, inne mają pewną progresję. Tak jest na przykład w Grodzisku Mazowieckim, gdzie na przykład rodziny 4+ mają darmową komunikację, a 3+ mają 50-procentowe zniżki na bilety na basen i inne urządzenia sportowe, no i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej inicjatorami wprowadzenia kart są same rodziny wielodzietne. Odsyłam na stronę internetową Związku Dużych Rodzin, tych, którzy chcą ten temat rozwijać zarówno tutaj u Państwa w Łodzi, jak i w innych miejscowościach, jeżeli są takie osoby, ponieważ tam jest bardzo dużo informacji praktycznej, jak to robić. I w zasadzie na ten temat można powiedzieć tyle. Drugi temat, który mam zasygnalizować, to jest bon opiekuńczo-wychowawczy. Związek Dużych Rodzin, myślę, że jest organizacją niepotrzebnej jakiejś skromności, dość skuteczną jak na ostatnie czasy, porównując to z różnymi innymi organizacjami pozarządowymi. I kilka przedsięwzięć, które zostały wprowadzone, poczynając od ulgi podatkowej, becikowego i tak dalej, no, posuwamy się jak gdyby taką metodą drobnych, pojedynczych kroków, może nie drobnych, ale pojedynczych kroków, i kolejnym krokiem, który jest zaplanowany na najbliższy czas, to jest idea bonu opiekuńczo-wychowawczego. Bon powinien być według nas realizowany przede wszystkim przez państwo jako część ogólnopolskiej polityki rodzinnej. Obecnie rodzice mają prawo do rocznego urlopu macierzyńskiego. W zasadzie to już niedługo wszyscy rodzice, to jest też jedna z rzeczy, o które Związek bardzo mocno zabiegał, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że dzisiaj do urlopu macierzyńskiego ma uprawnienie mniej więcej 1/3 matek, ponieważ 2/3 nie pracuje na etatach. I to jest bardzo proste, prawda, że te pozostałe na tak zwanych śmieciówkach nie mają do tego uprawnienia. Studentki, uczennice i tak dalej, albo niezatrudnione nie mają do tego prawa. No, wszystko wskazuje na to, że to już zostanie załatwione w tym roku. Ale nadal pozostaje kwestia finansowania opieki w okresie 2 lat przed osiągnięciem przez dziecko wieku przedszkolnego, ponieważ idea żłobek dla wszystkich jest z medycznego punktu widzenia oczywiście szkodliwa, z różnych innych także. Ale nie chcę wychodzić poza swoją specjalność, bo po prostu
Oczywiście żłobek powinien być ratunkiem w sytuacji różnych nieszczęść, ale na pewno nie rozwiązaniem dla wszystkich, bo to jest po prostu złe dla tych dzieci. Biorąc pod uwagę nie tylko nasze zamiary, ale także sytuację finansową budżetu państwa, na dzisiaj domagamy się i naszym postulatem jest, aby do pierwszego roku życia dziecko co do zasady przebywało w domu z rodzicami. Chyba tak, że tak jak powiedziałem, jest jakieś nieszczęście, prawda? Wszyscy rodzice w związku z tym, bez względu na status zawodowy, powinni dostawać taki bon co najmniej w wysokości 1000 zł miesięcznie i wszystko wskazuje na to, że to się ziści jeszcze w tym roku. A sprawy przyspieszają w związku z wyborami, więc wszystko wskazuje na to, że tak rzeczywiście będzie. Nasz postulat zaczyna się już konkretnie od następnego, czyli drugiego roku życia. Uważamy, że przez kolejne 2 lata rodzice dziecka powinni mieć prawo do bonu opiekuńczo-wychowawczego w wysokości co najmniej 500 zł miesięcznie na dziecko, bez względu na dochód rodziny, systemu świadczeń rodzinnych, i te pieniądze mają być jak gdyby narzędziem wolności rodziców w zakresie decyzji, co z tym dzieckiem zrobić. Oczywiście namawiamy rodziców na to, żeby to dziecko przez te kolejne 2 lata pozostawało również w domu, ale oczywiście można tutaj sobie wyobrazić różnego rodzaju rozwiązania, raczej polegające na współpracy sąsiedzkiej, małe klubiki, jedna mama zajmuje się w imieniu kilku, prawda, wymieniają się, no albo po prostu dziecko jest w domu. Po ukończeniu 3 lat dziecko ma prawo do niedrogiego i elastycznie pracującego przedszkola publicznego. Podkreślam, ma prawo, a nie musi iść do przedszkola, bo tu też są różne spory na ten temat. Wszystko wskazuje na to, że nie ma żadnych dobrych dowodów naukowych na to, żeby dzieci, które, jak niektórzy mówią, powinny się socjalizować jak najszybciej, wzrastały lepiej w przedszkolach niż w domach. Ale nie chcemy być, że tak powiem, za daleko idącym w swoich postulatach i w związku z tym mówimy, prawda, że należy namawiać rodziców na to, żeby w pierwszym roku absolutnie dziecko było w domu, przez następne 2 raczej również w domu, a potem w zależności od decyzji rodziców, prawda, żeby mieli oni prawo do przedszkola. I to jest, można powiedzieć, kwintesencja naszego postulatu. A jak gdyby uzupełniająco, dopóki koncepcja tego bonu nie zyska akceptacji rządu, namawiamy samorządy na własną rękę, aby wprowadzały lokalne rozwiązania tego typu. I mamy już pierwsze jaskółki, że są takie zamiary w niektórych miejscach. Wydaje się, że tak jak samorządowe karty dużych rodzin doprowadziły, bo nie ma co ukrywać, że tak jest, do tego, że powstała w tej chwili ogólnopolska karta dużej rodziny, która na razie jest, powiedzmy, przyjmowana bez jakiegoś kura entuzjazmu, ale trzeba też powiedzieć, że już w tej chwili 7,5 tysiąca placówek ją rozpoznaje. Jedni dają 0,5% zniżki, inni 30%, jak słyszeliśmy dzisiaj, prawda? Nie, to na samorządową kartę. Ale w każdym razie, prawda, są różne rozwiązania. No niewątpliwie ja ostatnio z Warszawy do Zakopanego na moją kartę dużej rodziny pojechałem za 30 zł pociągiem, co uważam, że no jest jednak, no jest co prawda tylko 2. klasa, pierwsza nie działa tam ta zniżka, no ale zawsze, prawda? Także nie no, to jest już konkret i wydaje się, że taką promocją rozwiązania, jakim będzie bon opiekuńczo-wychowawczy, mogą być również lokalne rozwiązania tego typu. Bon oczywiście powinien być wprowadzany centralnie i nie namawiamy tutaj rządu na to, żeby nakazał albo zachęcał samorządy do tego, żeby to robiły, jak to u mnie w domu się mówiło, della cuza portmoneta, prawda? Bo to nie o to chodzi. To rozwiązanie ma być rozwiązaniem państwowym docelowo, ale jeśli są samorządy, które widzą taką możliwość, żeby dać nawet nie 500 zł, tylko 100 zł, a są takie samorządy, które na przykład w ramach samorządowej karty dużej rodziny nie mają co dać, ponieważ są to małe miejscowości, w których nie ma stadionu, nie ma basenu, nie ma komunikacji. No i w zasadzie można powiedzieć, jeśli samorząd chciałby coś dać dużym rodzinom, to właśnie może dać na przykład taki bon. I wydaje się, że to jest jakieś tam rozwiązanie. Także to jest prezentacja tego drugiego tematu, jakim jest bon opiekuńczo-wychowawczy. No a teraz z działacza i wiceprezesa Związku Dużych Rodzin przechodzę do swojego zawodu, jestem lekarzem, no i w takiej roli zostałem tutaj poproszony do tego, żeby z Państwem podzielić się swoimi refleksjami na temat tego, czy rodzina jest pacjentem. Mówię to przede wszystkim jako lekarz rodzinny,
chociaż oczywiście również jako działacz samorządu lekarskiego i osoba, która bardzo intensywnie zajmuje się także systemem ochrony zdrowia, w którym niewątpliwie nie ma czegoś takiego jak rodzina, mimo słusznych dywagacji na temat pewnych aspektów tego, jak rodzina, że tak powiem, znajduje się w tym systemie, to jednak pacjentem na pewno pozostaje osoba. I być może jest w tym jakaś niestosowność, ponieważ choćby ostatni wykład właśnie, prawda, mówi o tym, prawda, że no, na przykład z niepłodnością też jest tak, że to nie jest choroba jednej osoby, prawda? No więc jest pytanie, czy to jest choroba rodziny, czy to w ogóle jest choroba, prawda, no i tak dalej. Krótko mówiąc, no, ta para to jest też rodzina, panie profesorze, prawda? A, no rodzin przed ślubem. No może być, okej. Okay. Ale w każdym razie, prawda, no niewątpliwie istnieje ten problem. Niestety wydaje się, i to jest taka uwaga systemowa trochę, że w tym rozwiązaniu, które zostało przyjęte u nas i panuje u nas, mamy do czynienia z takim dążeniem do wykonywania procedur bardziej niż systemowego zajmowania się problemami, prawda, i rozwiązywania. Niestety weszliśmy w takie coś, prawda, że no, mamy procedury i w związku z tym mamy wykonania zamówionych czy zakontraktowanych procedur, mamy również nadwykonania, prawda, mamy świadczenie od dawców, mamy świadczenie odbiorców, a gdzie jest chory i lekarz? Mamy również ceny procedur. No właśnie, no mamy ceny procedur oczywiście, ale w związku z tym też procedury, prawda, jeżeli jest dobra cena, to procedury można zrobić znacznie więcej czasem niż potrzeba. Jak jest kiepska cena tej procedury, no to niestety czasami może być też taka chęć do wykonywania tych procedur. Tak? No, jak to się ma wobec tego do pytania, czy rodzina jest pacjentem? No trochę nie, trzeba powiedzieć nijak. I ja będę raczej mówił o tym, jak powinno być, niż jak jest. Chociaż no, to też trochę zależy od ludzi, a nie tylko od systemu. I wydaje się, że nie powinniśmy się do końca rozgrzeszać. Jeżeli chodzi o to pytanie, czy rodzina jest pacjentem, no to w drugą stronę można zapytać, kim tak naprawdę lekarz się opiekuje, zwłaszcza na przykład lekarz rodzinny. Czy lekarz rodzinny opiekuje się osobą? No znowu, według prawa na liście lekarza rodzinnego są podopieczni, tak zwani. Tym razem nie świadczeniobiorcy, tylko podopieczni, prawda? Wiadomo, optujemy się. Ale w rodzinie może być tak, że mąż zapisze się do pana doktora X, a żona do pana doktora Y. Co więcej, mogą zapisać dzieci do pana doktora Z. Może tak być. Oczywiście to nie jest dobra sytuacja i wydaje się, że od razu w ogóle postulatem powinno być to, że należałoby wzmocnić rolę lekarza rodzinnego, między innymi w tym zakresie, jako koordynatora różnych spraw, które dotyczą pacjenta. No, może nie tyle, prawda, rodzina jest jako taka, bo rodzina cała nie przychodzi do lekarza, ale niewątpliwie celem takim perspektywicznym powinna być opieka nad osobą, bo jednak on jej dotyczy na ogół problem, ale w jej najbliższym otoczeniu, jakim jest rodzina, także środowisko szerzej rozumiane, a także w dłuższym czasie. Ja muszę powiedzieć, że będąc lekarzem nieco ponad 30 lat, doświadczam tego z ogromną satysfakcją, lekarzem rodzinnym, doświadczam tego z ogromną satysfakcją, mam już w tej chwili takie rodziny, którymi opiekuje się w piątym pokoleniu. Pierwsi moi podopieczni to byli, nie jestem starcem z długą brodą, ale to się udało, prawda? Bo pierwszymi moimi podopiecznymi byli ludzie, którzy mieli 80 kilka lat na początku lat 80, czyli urodzeni 1890 parę. Jakieś zupełnie niesamowite zjawisko, prawda? Ale potem już były ich dzieci, no bo oni byli staruszkami. Byli wtedy, to byli naprawdę staruszkami, prawda? Bo 80-kilkuletni ludzie w 80-tych latach to byli naprawdę starzy ludzie, prawda? Mieli już też starsze dzieci, że tak powiem, a potem poszło i teraz ma pod opieką małe dzieci w piątym pokoleniu w rodzinach, prawda? I wydaje się, że to jest, można powiedzieć, ideał, jeżeli chodzi o opiekę. Dla mnie to jest ogromna satysfakcja, bo to też w jakimś sensie świadczy o tym, że ja nie tylko, prawda, jest mi łatwiej, ale że w drugą stronę to jakoś też działa, bo ci ludzie przecież nie są zmuszeni, ja mieszkam w Warszawie i pracuję w Warszawie i wybór lekarza rodzinnego jest no, absolutny, prawda? Można chodzić za każdym razem do kogo innego. Ale tak to powinno wyglądać.
W związku z tym pytaniem należy zastanowić się nad kilkoma rzeczami, które tu są wymienione. No i zaczynając od struktury rodziny, tak troszeczkę porządkujący kilka uwag, bo nie zamierzam, zwłaszcza, że właśnie jest nie to czas Państwa zamęczać tym, bo to w końcu też nie jest medycyna, tylko bardziej można powiedzieć psychologia czy psychologia rodziny, ale niewątpliwie lekarz, który zajmuje się pacjentem, który do niego trafia, obojętnie czy to jest pacjent duży, mały, stary, młody, jakiej płci i tak dalej, musi mieć świadomość tego, że w rodzinie występują te tak zwane podsystemy i one wpływają na to, jakie są relacje między ludźmi, że bywają rodziny, no powiedziałbym, lepsze, gorsze w takim sensie, prawda, ideału. No i jeżeli między podsystemami te granice są wyraźne, zdecydowane, ale jednocześnie przepuszczalne i elastyczne, to jest lepiej niż wtedy, kiedy są sztywne, nieprzepuszczalne, albo też rozmyte i niejasne. Mówię o różnych koalicjach między na przykład matką, córką, prawda, przeciw mężowi, ojcowi, albo faceci przeciw kobietom, prawda, no i tak dalej, i tak dalej. Również kwestia hierarchii powinna być znana lekarzowi, który zajmuje się pacjentem, który jest z jakiejś rodziny. Granice międzypokoleniowe nie powinny być ani za słabe, ani za sztywne. Czyli można powiedzieć, no tą patologią właśnie jest ta triangulacja, czyli takie koalicje przeciwko komuś, prawda? To jest zjawisko, które niewątpliwie lekarz powinien, zwłaszcza lekarz zajmujący się dłużej taką rodziną, czy pacjentami z tej rodziny, powinien sobie z tego zdawać sprawę, bo to ma kolosalny wpływ na to, jak to się dzieje. Cykl życia rodziny, no w dzisiejszych czasach można powiedzieć, to jest jakaś tam już archaiczna nauka, prawda? No bo mamy narzeczeństwo, małżeństwo, małe dzieci w wieku szkolnym, potem puste gniazdo, starość. No, proszę Państwa, no jednak większość rodzin żyje według tego schematu, że tak powiem. I w związku z tym oczywiście występują na tym tle różnego rodzaju sytuacje, które mają wpływ na to, jak pacjenci zachowują się, na co można z ich strony liczyć, czego oczekiwać i tak dalej, i tak dalej. Narzeczeństwo, no dzisiaj, prawda, słowo narzeczony to bardzo też ciekawa sprawa, prawda, jak przychodzą ci młodzi ludzie, albo wcale już nie tacy młodzi i tak jakoś przez gardło im nie przechodzi właśnie to słowo partner, prawda, no ale nie mąż, prawda, więc no różne takie jakieś, bardzo zabawne, jak narzeczony. Właśnie, na przykład mówią bardzo często narzeczony, prawda, no bo chłopak to już zwłaszcza jak mamy po 50 lat, to tak nie bardzo, prawda? No, a partner jakoś ciągle się nie przyjmuje. Zresztą już i tacy, którzy mówią partner. Ale oczywiście to ma kolosalne znaczenie, żeby zdawać sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji ta rodzina jest. Małżeństwo, zwłaszcza młode małżeństwo, prawda, które no, coraz więcej, jednak sytuacja się poprawia, prawda? Jest coraz więcej takich małżeństw, które żyją w swoim mieszkaniu, bo kiedyś jeszcze to był problem, prawda, że no może nie kiedyś, no nadal tak jest, ale coraz więcej jest takich małżeństw, które zaczynają w swoim domu, prawda, i tam zaczyna się dostosowywanie, kształtowanie ról, potem pojawiają się małe dzieci, które burzą te role, prawda, które już się udało utrzeć, czasami z dramatycznymi skutkami, jeżeli chodzi o tych rodziców, prawda, i to jest moment, kiedy bardzo często pojawiają się ci rodzice z problemami, które mają oczywiście charakter psychosomatyczny, ale to nie umniejsza tego, że oni są cierpiący i wymagają pomocy także lekarza, prawda? No, potem jest ta sytuacja, kiedy te dzieci zaczynają być w wieku szkolnym, a potem dojrzewać, no to powoduje kolejne rewolucje różnego rodzaju, konieczność zupełnej zmiany wzorców, prawda, które były no, na zasadzie, prawda, rodzice wysoko, gdzie małe dzieci, którymi można sterować. No a potem zaczynają się pytania, panie doktorze, co ja mam zrobić, bo właśnie moja 15-letnia, bo do lekarza rodzinnego ludzie przychodzą z takimi pytaniami, bo moja 15-letnia córka powiedziała, że właśnie wyjeżdża ze swoim kolegą 28-letnim, prawda, do Chorwacji i co ja mam zrobić, prawda? No to oczywiście są pytania, na które lekarz czasem może powiedzieć, no chwileczkę, to nie moja sprawa, prawda, ale jeżeli się jest z rodziną przez 5 pokoleń, to nie jest to takie proste i nie można tak odpowiedzieć, prawda? Więc oczywiście jest pytanie, czy nie warto byłoby, na przykład dostrzegając pewne patologie wcześniej, żeby lekarz już coś takiego zrobił. No, w przypadku lekarza, zwłaszcza rodzinnego, sytuacja jest o tyle łatwiejsza, żeby obserwować rodzinę, że my robimy wizyty domowe, prawda? To jest coś, czego nie doświadczają w zasadzie inni lekarze, no bo inni lekarze przychodzą, do innych lekarzy przychodzą pacjenci,
I czasami zdarza się, że mówią, panie doktorze, dzisiaj nie jestem przygotowany. To znaczy, krótko mówiąc, nie umyłem się. Tak? Bo to na ogół po prostu oznacza to, no, bo jest sytuacja taka nieprzyjemna, że musiał przyjść właśnie szybko, prawda? W przypadku przychodzenia do domu pacjenta można bardzo wiele różnych relacji, bo tu jest stara babcia, prawda, a tam jest młody chłopak, do którego przychodzę, bo ma gorączkę, prawda, i widzę, jak to wszystko działa, to niewątpliwie ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób z tą rodziną można pracować. No, ogromnie trudnym okresem jest moment wychodzenia dzieci z domu, pozostawania, prawda, znowu tylko we dwoje, no a potem na starość często nadmiar wolnego czasu, no i wreszcie żałoba, prawda, która jest ogromnie trudną sprawą, oczywiście ona może zdarzyć się również i wcześniej, o czym za chwilę jeszcze wspomnę. Mamy na pewno w tej chwili, nie wiem, czy to jest tendencja rosnąca, czy nie, ale w każdym razie do czynienia bardzo często z różnego rodzaju dysfunkcjami w rodzinach. To są właśnie te zaburzenia tych podsystemów i ich granic, ról, hierarchii. Mówi się, prawda, o upadku ojcostwa, o kryzysie macierzyństwa, o partnerstwie, o wspólnocie, o różnych tam, prawda, rzeczach z zewnątrz, które na nas wpływają. Kiedyś ludzie byli może i biedniejsi, ale byli bardziej równi. Dzisiaj dostrzegamy, prawda, te różnice, które, no, wiadomo, że to wpływa ogromnie, no, trudno na ludzi, prawda, żeby, kiedy widzą innych, którym powodzi się lepiej i tak dalej, i tak dalej. Kiedy lekarz może zauważyć, czy może podejrzewać, że coś jest nie tak w tej rodzinie? Ano, jest parę takich rzeczy, ponieważ no, często, bardzo często do gabinetu jednak przychodzi pojedynczy pacjent, nie cała rodzina. To znaczy czasem przychodzi w asyście kogoś, ale na ogół jednak zgłasza się jedna osoba. Jeżeli jakiś objaw, dolegliwość utrzymuje się mimo poprawnego leczenia, to oczywiście po pierwsze trzeba się zastanowić, czy nie rozpoznaliśmy czegoś źle i po prostu, no, że trzeba zmienić jak gdyby koncepcję, prawda, leczenia, ale czasem może to być właśnie objaw psychosomatyczny jakiejś dysfunkcji w rodzinie. To samo, jeżeli mamy utrzymujące się objawy sugerujące chorobę organiczną, a nie potrafimy zidentyfikować jej przyczyny. Bo samo powiedzenie, a to psychosomatyka, no nie wystarcza, bo teraz jest jeszcze kwestia, prawda, z czego to wynika, bo w końcu ten pacjent przychodzi po to, żeby mu pomóc, prawda, a jego boli brzuch. No i zbadaliśmy już wszystko, co się dało, a brzuch go dalej boli. No, powiedzenie, no proszę pana, to z nerwów, to też jakby nie załatwia sprawy, bo jest pytanie, no dobrze, ale co z tym można zrobić? Czy wobec tego, prawda, znane wszystkim relanium sprawę rozwiąże, czy może trzeba zastanowić się właśnie nad tym, co się dzieje w tej rodzinie. Objawy wędrujące, czyli najpierw boli brzucha, potem coś innego dolega. Objaw wędrujący po rodzinie, to jest też takie zjawisko dosyć ciekawe. W rodzinach, w których mamy do czynienia z takim, można powiedzieć, podejściem typu hipochondrycznego, zdarza się, że zwłaszcza dzieci szczególnie w okresie takim przeddojrzewaniowym, które zaczynają myśleć abstrakcyjnie, zaczynają przejmować dolegliwości rodziców. Dolegliwości bardzo często o charakterze psychosomatycznym. No i wreszcie zaostrzenia choroby przewlekłej. Wiadomo, że w miejscu, w którym jest człowiekowi źle, to i te choroby, które niby teoretycznie wszystko jest dobrze, prawda, zaplanowane, leczą się gorzej. No i mamy sytuację odwrotną. Wpływ choroby na sytuację rodziny, a zwłaszcza wpływ choroby przewlekłej, ciężkiej, no, potrafi być zupełnie rewolucjonizujący dla tej rodziny. No, są rodziny, które dają sobie z tym radę, ale z całą pewnością, tam gdzie jest człowiek bardzo poważnie chory, i to w zasadzie nie ma znaczenia, czy to jest ojciec, matka, czy też dziecko na przykład, z reguły doprowadza do konieczności zmiany planów zawodowych. Zwykle doprowadza do pogorszenia sytuacji finansowej, bo czego by nie powiedzieć o polskim systemie ochrony zdrowia, to nawet jakby on idealnie działał, no to ograniczony jest czas, ograniczone są możliwości intelektualne, zaangażowania się, prawda, i wobec tego sytuacja finansowa tych rodzin z przewlekle chorą osobą z reguły jest gorsza. Możemy obserwować różnego rodzaju stosunek do chorego, tych zdrowych członków rodziny. Jedni bagatelizują, czasem nawet wręcz oskarżają, bo to jest dosyć takie głęboko zakorzenione w nas, prawda, że jak ktoś choruje, to pewnie jest jakiś powód. Proszę zwrócić uwagę, prawda, no, ktoś ma zapalenie pęcherza, a no to pewnie siedziałaś za długo na kamieniu, prawda,
ktoś powie, a ktoś tam ma zapalenie gardła, no to pewnie jadłeś lody, albo może wypiłeś za dużo zimnego piwa. To są, nikt nie pomyśli, że to tak może po prostu samo istnieje. My w medycynie bardzo często doświadczamy właśnie takiej sytuacji, że pacjent przychodzi i pyta, panie doktorze, właśnie dlaczego? Ludzie lubią takie proste rozwiązania. To chyba ma związek gdzieś tam z jakąś bardzo daleką, czy dawną tradycją, czy historią, gdzie po prostu dzisiaj my racjonalizujemy wobec tego. Dawniej to była kara za winę, błogosławieństwo było związane ze zdrowiem, a przekleństwo z chorobą, prawda? Więc kiedyś tam, prawda, jeszcze w tej tradycji starej żydowskiej, prawda, można powiedzieć, że ci, którym Pan Bóg błogosławił, no to byli zdrowi, a jak nie, no to byli chorzy, ale prawdopodobnie albo oni, albo ich przodkowie zawinili, prawda? I to niestety gdzieś tam z tyłu głowy wiele osób ma. Dzisiaj racjonalizujemy, czyli mówimy nie tyle o winie karze, co o przyczynie i skutku, prawda? Więc to jest, czasem bagatelizujemy i ten chory jest pozostawiony sam sobie, ale jest wiele takich przypadków, kiedy obserwuje lekarz całkowite, wręcz bezgraniczne poświęcenie się choremu przez osobę, która w efekcie, no praktycznie rzecz biorąc, wpada w sytuację zupełnie beznadziejną. Mamy do czynienia coraz częściej z sytuacją starych rodziców, których ci już też starzejące się dzieci, prawda, no, praktycznie rzecz biorąc, deprywują się od całego życia. Żyją tylko opieką nad tym rodzicem. To ma kolosalny wpływ negatywny również, na przykład, jeżeli w domu są dzieci, prawda? I dotyczy to na przykład matki, to znaczy córki starej matki, która ma swoje dzieci w tym domu, no i krótko mówiąc je zaniedbuje, prawda? No i oczywiście radzenie sobie z tymi trudnościami zależne jest od bardzo wielu takich aspektów, jak wzorce organizacyjne, komunikacyjne, a także system wartości, no i przekonań, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. No i wreszcie, zbliżając się ku końcowi, chciałbym jeszcze powiedzieć o paru takich aspektach, o których troszkę Pan już mówił, to znaczy takich, prawda, tych relacji troszkę takich prawno-medycznych, które mają kolosalne znaczenie dla obu stron, zarówno dla lekarza, który zajmuje się rodziną, jak i dla pacjentów, którzy są z rodziną. Problem informacji. To jest, oczywiście mamy sporo przepisów na ten temat i to przepisów takich, można powiedzieć, lustrzanych, bo one są z jednej strony zapisane na przykład w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z drugiej w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. No, można powiedzieć tak. Problem informacji. Co do zasady mamy do czynienia, prawda, z podmiotowością pacjenta, a nie rodziny właśnie, ale pojawiają się problemy już na etapie, gdzie mamy do czynienia z dzieckiem. Kto tak naprawdę jest uprawniony do uzyskiwania tej informacji? Wszystko jest dobrze, jak rodzina jest funkcjonalna, wszystko jest ok, prawda? I wiemy, że na przykład rodzic, który przyszedł z dzieckiem, no jest w zgodzie z tym drugim rodzicem. Ale bywa tak, że tak nie jest, prawda? I mamy tutaj duży problem. Drugi problem, ja już nie chcę go rozwiązywać, bo nie ma czasu. Drugi problem na drugim biegunie to jest osoba starsza. Czy dobrze życzący, życzliwi opiekunowie mają prawo do informacji w sposób automatyczny? Oczywiście z punktu widzenia prawa nie. Z drugiej strony wiemy dobrze, lekarz często zdaje sobie sprawę, że bez wsparcia i informacji, która jest podstawą dla tego wsparcia tych opiekunów nieformalnych, rodzinnych, praktycznie rzecz biorąc nie ma szansy, żeby system ochrony zdrowia złożony z lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, opiekuna społecznego i jeszcze kogoś sobie poradził z opieką nad tą osobą, prawda? Czyli można powiedzieć tak, my musimy tę osobę zaangażować, musimy ją wspierać, no ale do tego musimy ją informować. Co w sytuacji, kiedy ten staruszek tak nie za bardzo nam udziela zgody na to informowanie? To jest wielki problem. To wsparcie opiekunów domowych niewątpliwie jest rzeczą zupełnie fundamentalną i moim zdaniem zadaniem lekarza, zwłaszcza lekarza rodzinnego, szczególnie odwiedzającego takiego pacjenta w domu, jest podkreślanie zarówno w stosunku do tego człowieka, który jest zaopiekowany, jak i, jak gdyby, no można powiedzieć, no troszkę, że tak powiem, zwyczajnie po ludzku pochwalić od czasu do czasu tych, którzy się poświęcają jego opiece. Problem świadomej zgody, no w przypadku właśnie tych różnych sytuacji granicznych, prawda, ile informacji, jakie informacji, tutaj była mowa też o dziecku, prawda, że wydaje się, że to nie jest tylko taka luźna myśl psychologów, że dziecko powinno móc wyrazić, jeśli nie zgodę, to przynajmniej być poinformowane. Zresztą to samo dotyczy osób ubezwłasnowolnionych. To zdarza się
dosyć rzadko, ale wiele osób mamy takich pod opieką, które tak naprawdę nie są w stanie, że tak powiem, skonsumować informacji, którą uzyskują i świadomie się zgodzić, ale tak czy inaczej powinniśmy robić wszystko, żeby ta informacja była odpowiednio przygotowana do możliwości intelektualnych osoby, która ją przyjmuje. Jest problem upoważnienia do uzyskiwania informacji, dzisiaj bardzo mocno dyskutowany, bo często wiążący się także z możliwością dochodzenia jakichś tam rekompensat, odszkodowań. Jest pytanie, czy jeżeli ktoś się zgodził na przykład w swojej poradni lekarza rodzinnego na to, żeby na przykład żona albo ktoś tam otrzymywał informację dotyczącą jego stanu zdrowia, to czy wtedy to automatycznie przechodzi na inne miejsca? W tej chwili jest taka dyskusja wśród prawników. No i wreszcie ostatni w tym miejscu problem niepomyślnego rokowania i tego, co, w jaki sposób informować kogo, do jakiego stopnia, prawda, to jest kwestia z jednej strony czasu, pewnej dyskusji, powiedziałbym, kulturowej w Polsce. Są takie kraje, gdzie właśnie tego dylematu prawie nie ma, to znaczy mówi się każdemu wszystko, ale w Polsce ciągle mamy taką skłonność do tego, żeby tak nie do końca. No i mamy co więcej taką ciągotę tradycyjnie, prawda, już dzisiaj coraz rzadziej, kiedy prawda, pacjent na łóżku szpitalnym źle rokuje, no to wzywa się jego żonę, prawda, i z nią się rozmawia. I to już wtedy on wie, że to na pewno coś jest złego. No oczywiście taki model jest nie do zaakceptowania, ale no chyba, że prawda, pacjent powiedział, proszę ze mną nie rozmawiać, tylko z żoną, prawda? I tacy są pacjenci, ale w każdym razie to jest przykład takiej sytuacji trudnej. Kwestia tajemnicy lekarskiej, co się trochę wiąże z kwestią informacji. Znowu, prawda, podmiotowość pacjenta, no dziecko, ale też to dziecko, prawda, nastoletnie. Ile my możemy i w jakich okolicznościach? Ja osobiście, jeżeli jest zgoda rodziców, to w niektórych sytuacjach proponuję, nawet nie to, że proszę, tylko proponuję rodzicom w niektórych sytuacjach opuszczenie gabinetu na chwilę, żebym mógł porozmawiać z tą młodą osobą. Oczywiście to musi być zgoda. Ale jest pytanie, prawda, czy lekarz rodzinny może przyjąć dziewczynę 17-letnią nawet z przeziębieniem, która się zgłasza bez rodziców. Formalnie trudno, prawda? Faktycznie no, robi się to, prawda? I teraz, ale oczywiście problem jest też z tymi właśnie rodzicami, którzy się nie zgadzają. Przychodzi matka z dzieckiem na szczepienie, a my wiem to, że ojciec tego dziecka się na to nie zgadza. Żyją osobno. Bardzo trudne sytuacje. Co robić, gdy pacjent sobie szkodzi? Mówię tutaj zwłaszcza o różnego rodzaju chorobach psychicznych w rodzinie. Wielki problem. Przychodzą partnerzy, prawda, czy opiekunowie, czy inne osoby w rodzinie i się pytają, co robić? Bo widać, że prawda, coś jest nie tak ze stanem psychicznym. Osoba nie jest ubezwłasnowolniona, ale sobie szkodzi. No. Ustawa o zdrowiu psychicznym jednoznacznie mówi, że możemy interweniować, że tak powiem, na siłę tylko wtedy, kiedy dochodzi do bezpośredniego zagrożenia, prawda? Życia tej osoby albo innych. No, ale bezpośrednie zagrożenie to jest ten przysłowiowy chory z siekierą w ręku albo na barierze na 10. piętrze na balkonie, prawda? Natomiast co zrobić, kiedy on szkodzi po prostu sobie? No niedawno miałem taki dylemat pacjenta, który wchodził w manię i wydawał po prostu wszystkie zasoby rodzinne, prawda, pieniądze, marnował w sposób tak straszny, że... No, ale tutaj no, jest wielki dylemat, na ile można interweniować w sposób, prawda, bez jego zgody. No i wreszcie problem zachowania tajemnicy także po śmierci chorego. Teraz coraz częściej, prawda, rodziny domagają się historii choroby chorego jeszcze przed śmierci, żeby ewentualnie dochodzić, prawda, roszczeń w przypadku, gdyby stwierdzono, że było błędne postępowanie lekarzy. No a trzeba powiedzieć, że moim zdaniem osobiście tajemnica, chyba że pacjent to kogoś upoważnił, prawda, ale jeżeli nie, to tajemnica jest w tym zakresie jednak święta. No i ostatnia rzecz, jak to bywa z ostatnimi rzeczami, prawda, śmierć w rodzinie. To wielki problem, którym dzisiaj się mało zajmujemy, bo chcielibyśmy ją tak trochę, tą śmierć, wyeliminować. Proszę zwrócić uwagę, że duża część zgonów w niektórych krajach na świecie odbywa się w domu chorego. Wydaje się, że to jest przede wszystkim taki, prawda, chyba najlepszy model. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście, jako lekarza właśnie, który zajmuje się tymi rodzinami przez całe lata, wielką satysfakcją, proszę tutaj się nie obrazić, bo może coś zazgrzytać w pierwszej chwili, jest kiedy przychodzi do mnie
ktoś z rodziny z wielkim bukietem kwiatów po śmierci mojego pacjenta. Tak? To znaczy, że przeprowadziliśmy go przez okres umierania i samej śmierci w taki sposób, który był najlepszy, bo śmierć jest nieunikniona, prawda? I umieranie nie da się od niego uciec. W związku z tym jest pytanie, jak to zrobić. No, oczywiście ten cały dylemat, prawda, z jednej strony krzyczą eutanazja, z drugiej jest uporczywa tak zwana terapia, czyli za wszelką cenę, prawda, ładować antybiotyki, nawadnianie, prawda, jakieś tam jeszcze dodatkowe procedury, no i wysyłanie do szpitala, co w moim przypadku lekarza rodzinnego opiekującego się pacjentem jest terapią uporczywą często, samo wysłanie do szpitala, prawda? No i to, co jest w środku, czyli szeroko rozumiana opieka paliatywna, prawda? To niestety nie jest najlepiej zorganizowane, wsparcie dla rodzin jest nieduże. No, ale śmierć w rodzinie to jest, proszę popatrzeć, to jest zarówno polonienie, śmierć dziecka, małego dziecka, nagła śmierć kogoś, kto nie był przedtem chory, śmierć w wyniku choroby przewlekłej, czyli właśnie ten na przykład starszy człowiek, który po prostu długo choruje, leży, babcia, prawda, ma odleżyny i tak dalej, ale także choroba przewlekła taka jak różne choroby onkologiczne, gdzie ktoś odkrył to wprawdzie, to jest nagłe, no ale jednak zajmuje ileś miesięcy albo nawet lat. Śmierć w starości, czyli taka, no można powiedzieć, klasyczna śmierć filmowa, prawda, gdzie stary człowiek dożywa swoich lat, żegna się z rodziną i tak dalej. No i osobny problem, to znaczy śmierć w rodzinie, a dzieci, czy dziecko. Co z tym dzieckiem? Są różne też podejścia. Wielu, mam taką rodzinę pod opieką, gdzie ojciec zginął w wypadku samochodowym i dziewczynka bodajże wtedy 3 czy 4-letnia, została poinformowana, że tatuś wyjechał. I w tym dziecku rośnie żal do ojca, prawda, który zamiast zanim go dobrze wspominać, bo były bardzo dobre relacje, zamiast go dobrze wspominać, to zaczyna go winić, że on opuścił jedwie tą mamę i ojca, prawda? No i w tej chwili dziecko ma już 10 lat czy 11, niby wszystko już wie, ale to wyraźnie widać, że to pozostało. Prawda? Rola lekarza w tym zakresie jest moim zdaniem ogromna. Bardzo dziękuję za uwagę.